Rywalizowali zawodnicy i zawodniczki do 17 i 23 lat i pokazali siłę. Za nami 11. memoriał Aleksandra Machowskiego w podnoszeniu ciężarów. Zawody rozegrano w hali Przyrocławickiej we Wrocławiu. Jeżeli chodzi o rywalizację pań, wielkich emocji nie było. Te rywalizacje zdominowały zawodniczki z klubu LKS Polwica Wierzbno, tylko w kategorii do 23 lat. Na trzecie miejsce załapała się zawodniczka Śląska Wrocław Weronika Wolas. Najlepsze w swoich kategoriach były Paulina Smolnicka i Patrycja Kołtowska. U panów zdecydowanie ciekawsza walka, no i gospodarze mogli cieszyć się z sukcesu swojego młodego zawodnika. Rywalizację do 17 lat wygrał Marcel Gaj ze Śląska Wrocław. Kolejne miejsca zajęli Szymon Kołtowski z Wierzbna i Jakub Orłowski z klubu UKS PC Zielona Góra. Do 23 lat, jeżeli chodzi o pierwsze miejsce, to bezkonkurencyjny był Jakub Michalski z klubu KPC Górnik Polkowice. Miał ponad 40 punktów przewagi nad drugim Kacprem Jakubczakiem z Wierzbna i ponad 100 punktów przewagi nad Krzysztofem Gryglewiczem ze Śląska Wrocław.